Bogu. Witajcie, bracia i siostry. W sumie tak naprawdę nie chciałbym zająć wiele czasu. Kiedy słuchałem tych świadectw, zacząłem myśleć, czy to, co chcę powiedzieć, z czym chciałem się podzielić, czy się jakoś połączy z tym, co było mówione, ale wierzę, że tak się stanie. Bo Duch Święty jest jeden, mamy jednego Ducha i wierzę, że On prowadzi to nabożeństwo. Chciałbym się odnieść do konferencji, którą wierzę, że jeśli nie wszyscy, to większość z nas przeżywają wciąż i myślę, że te treści, które słuchaliśmy tutaj, pracują w naszych sercach. Wiele tego było, wiele treści. Chciałbym się podzielić przemyśleniami tym, co Bóg też kładł w moje serce, kiedy słuchałem tych wykładów i chciałbym odnieść się w pewien sposób. Coś, co mi zapadło bardzo w sercu, o czym myślę, że doskonale wiemy, przeszkody. Nie chciałbym tutaj poruszać tych kwestii, o których pastor Krzysztof mówił, tych fizycznych przeszkód, aby ludzie przychodzili do zboru, aby do nich docierała Ewangelia. Ale chciałbym się odnieść do przeszkód duchowych, do przeszkód w naszym życiu, w naszych domach, rodzinach. Jak wszyscy wiemy, zaczynamy jakby ten akcję, czy jak to nazwać, otwarte domy. Ale myślę, że zamierzeniem starszych zboru, naszego pastora, liderów, nie jest to, żeby zrobić jakąś akcję, ale żeby nasze domy, nasze serca naprawdę się otworzyły, żeby coś się zmieniło. Tak jak pastor Krzysztof mówił, nie możemy oczekiwać zmian i przebudzenia, jeśli się nic nie zmieni, jeśli my nic nie zmienimy. Z Bożego Słowa chciałbym przeczytać fragment, który bardzo dobrze nam jest znany, z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Może myślicie, czemu ten fragment? Pastor Krzysztof w sumie powiedział coś, co może niektórzy z nas się nie zgodziliby z tym, ale wierzę, że może nie do końca to miał na myśli. Mówił o tym, że można pościć 40 dni, czy krzyżem położyć się na ziemi i nie przyjdzie przebudzenie, dopóki pewne rzeczy się nie zmienią. Myślę, że poprzez to nie mówił, że nie mamy się modlić, nie mamy pościć. Ale kiedy nad tym myślałem, zacząłem się zastanawiać nad postawą w poście i modlitwie. Kiedy będziemy wołać do Boga, ale oczekiwać właśnie na to, że On nagle po prostu jak błyskawica z nieba
przyśle przebudzenie, nie wiem, przemieni nasze życie, przemieni nasz dom, to myślę, że to się nie stanie. Ale kiedy modlimy się i oczekujemy prawdy, która będzie nas prześwietlać, badać, zmieniać, usuwać przeszkody w naszym życiu, w naszym domu, w naszym zborze, to wtedy zacznie Bóg działać. Ale musimy na tyle być pokorni przed Bogiem, uniżeni, że jesteśmy otwarci na świętość Bożą, na prawdę Bożą, która może nam objawić naszą pychę, nasz egoizm. Nasze zamknięcie tak naprawdę na działanie Ducha Świętego. Ważna jest postawa w modlitwie. Kiedy apostołowie modlili się, wiecie, to nie był taki czas, no, a chodźmy, zbierzmy się, pomodlimy się. I Pan Bóg przyjdzie, Duch Święty przyjdzie. To się wiązało z niesamowitym poświęceniem. Tak naprawdę oni zostawili za sobą wszystko. Zamknęli swoje miejsca pracy, czy tam rzemiosła. Zostawili wszelkie sprawy rodzinne, inne sprawy i wołali, szukali. Panie, potrzebujemy Ciebie, oczekujemy na Ciebie. Co jeszcze chcesz nam pokazać? Co może jest przeszkodą? I wtedy Duch Święty, a rozmawiałeś z tym bratem? Przeprosiłeś go za to, czy za tamto? Kruszyło ich serce. Wierzę, że tak się działo, że cały ten czas oczekiwania był czasem, w którym ich serca były przygotowywane, ale oni tego pragnęli i nie stanęli w którymś miejscu i powiedzieli, nie, ja już nie mam czasu, to jest bez sensu. Ale to pragnienie wzrastało, wzrastało coraz bardziej, ten ogień i ogień przyszedł z nieba. Oni nie wiedzieli, kiedy przyjdzie, ale wiedzieli, że przyjdzie, kiedy będą mieli cały czas tą postawę. Czytamy w Słowie Bożym, że zaczęło tam się modlić dużo ludzi, a zostało w sumie mała garstka. Ci, którzy chcieli się poświęcić całkowicie. Oczekiwali na działanie Boże, chcieli usunąć te przeszkody w swoim życiu, w swoich domach, rodzinach. I wierzę, że te słowa, które były mówione odnośnie przeszkód, odnoszą się do tych rzeczy. Kiedy myślałem odnośnie otwartych domów, pomyślałem, że tak naprawdę każdy dom ze zboru, z wierzącej rodziny powinien być na tej liście. Smutno mi, że nie każdy dom jest otwarty. Wiem, że różne są kwestie, nie wiem, fizyczne. Może ktoś nie czułby się na siłach, żeby być gospodarzem. Ale chcę, żebyśmy zaczęli myśleć o naszej postawie. Czy naprawdę otwieramy swoje ręce, ramiona na Boga i Boże działanie, Boże prowadzenie. Boże, czyń co chcesz. Przecież to, co mam, jest Twoje. Mój dom jest Twój. To wszystko do Ciebie należy. Panie, jeśli Twój lud ma się spotykać w moim domu, to ja tego pragnę. Ja pragnę, żeby świadectwa brzmiały w moim domu, żeby one docierały do moich sąsiadów, żeby melodie śpiewu, uwielbienia docierały do uszu moich sąsiadów. Chcę, żebyśmy zbadali naszą postawę, jaką mamy. I czy mamy postawę, w której naprawdę chcemy, aby Bóg
zmienił coś, aby zrewolucjonizował nasze życie. Nie możemy stać w miejscu. Ja nie mogę stać w miejscu. Chcę to odnosić do siebie samego. Nie chcę stać w miejscu. Tu widzimy, że podstawą była modlitwa, ale nie modlitwa bez zaangażowania, ale modlitwa z pełnym poświęceniem i otwarciem na Boże działanie, na rozprawianie się z pewnymi rzeczami, które Bogu się nie podobają. I Bóg się objawiał. Bóg się objawiał w mocy. Bóg sam przyprowadzał nawet ludzi do zboru. Nie zawsze jest tak, że my musimy coś zrobić. Oczywiście to, o czym słyszeliśmy na tej konferencji, o naszych jakby krokach, które musimy zrobić, to jest prawdą, ale jest też prawdą, że niekiedy musimy musimy modlić się, aż Pan nas uzdolni, aż Pan wyposaży nas. Bo zapytajmy szczerze samych siebie, jeśli przyjmiemy do naszych domów ludzi, czy będziemy mieli co im dać, ale nie ciastko, herbatę czy kawę, ale coś duchowego. Coś, co Bóg dał nam i możemy się dzielić. A Bóg nie da nam, jeśli nie będziemy otwarci, jeśli nie oddamy się Jemu całkowicie. W 4 rozdziale czytaliśmy 31 werset, potem jest dalszy ciąg, 32 do 37. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Tak jak kiedyś czytałem to słowo, myślę, że to nie znaczy, że mamy postąpić tak samo jak wtedy chrześcijanie. Ale popatrzmy na ich postawę i zbadajmy szczerze naszą postawę. Czy naprawdę traktujemy wszystko to, co mamy, jako Boże, jako Kościoła, jako innych braci i sióstr? Czy skupiamy się na tym, co mamy, dbamy o to i uznajemy o to, to moje, to mój dom, to mój samochód. Ja zapracowałem na to, tak jak pastor Krzysztof mówił, że właśnie do ludzi, którzy tak mówią, mówi, gdyby Bóg nie dał ci zdrowych rąk, jasnego umysłu, to byś nie zapracował na te rzeczy. Wszystko z łaską Bożą, wszystko, co posiadamy. I czy chcemy naprawdę oddać Bogu wszystko? Czy chcemy, aby to On posiadał nas, nasze domy, nasze rodziny, nasz samochód, wszystko? Czy pragniemy tego? Bo myślę, że jeśli to będzie tylko taka akcja, ale nie będzie w tym naszego serca,
otwartego na rewolucję, na to, żeby Bóg naprawdę przemienił, przeorał, skruszył. To będzie tylko akcją. A jeśli to wypłynie z naszego serca, wierzę, że to będzie Bożym prowadzeniem. I w naszych domach będą się dziać cuda. Bóg będzie dotykać serc w niesamowity sposób, ale pierwszy musi poruszyć nasze serca. Czy pragnę tego? Czy wołam o to? Kiedy ostatnio, bracie, siostro, płakałeś przed Bogiem? O zmianę swojego życia, swojej postawy. O zmianę swojego domu, w którym widzisz pewne rzeczy, problemy, ataki diabelskie. Kiedy płakałeś? Kiedy płakałaś? Kiedy szlochałeś? Kiedy szlochałaś? I coś, co też poruszyło moje serce, kiedy mówił pastor Krzysztof odnośnie słabości. Niestety w nas, chrześcijanach, często jest tyle hipokryzji, tyle obłudy. Nie umiemy się przyznać do słabości, do tego, że potrzebuję modlitwy. Bracie, pomóż się o mnie. Mam słabość. Wspomóż mnie. Udajemy mocnych, udajemy silnych i świętych. A mamy żyć w prawdzie, bo Bóg powołał nas do prawdy. Nikt z nas nie będzie doskonały do naszej śmierci. Ale mamy się wspierać w naszych słabościach. Apostoł Paweł powiedział, że Bóg objawia swoją moc właśnie w słabościach. Ale czasem można odnosić wrażenie, że nie ma tych słabości, że wszyscy są mocni, wszyscy zawsze ufają, nie mają zwątpienia w swoim sercu. Chwała Bogu, aleluja. Ale wierzę, że te spotkania w domach będą też narzędziem do tego, aby może w mniejszym kręgu otworzyć się przed sobą nawzajem. W prawdzie, w szczerości i tam wołać o pomoc, o siłę w tych sferach, gdzie nie domagamy, gdzie jesteśmy słabi, gdzie może upadamy. O Boże zwycięstwo. Bo Bóg nie chce, żebyśmy kuleli i tak byli tacy słabi. Bo On chce, abyśmy chodzili w Jego mocy. Ale to nie znaczy, że staniemy się sami z siebie silni. Zawsze będziemy słabi. I zawsze będziemy potrzebować wsparcia braci, sióstr. Zawsze. Największy mąż Boży, który przez Boga jest używany, też ma pewne słabości, pewne momenty zwątpienia. Też potrzebuje wsparcia. Dlatego chciałem się podzielić tymi myślami. Wierzę, że były to myśli, które poruszyły wasze serca, rozpaliły, czy też obnażyły. Bo Bóg jest prawdą. Bóg jest światłem. A w świetle nie ma miejsca na ciemność.
i w prawdzie nie ma miejsca na kłamstwo. Nie ma miejsca.